Książkę Skrzydło Owcy Piotra Sebastiana czyta autor. Rozdział drugi. Liczba fryzjerów na metr kwadratowy. Jeżeli do gabinetu starego miałem jakieś 2 minuty drogi, a dotychczas rekord wynosił minutę, to pobiłem go pewnie o 59 sekund. Nie ukrywał, że czeka na mnie. Podenerwowany przechadzał się po swoim gabinecie. Gdybym to ja miał taki duży gabinet, też bym sobie po nim ucinał spacery. Siadaj, rzucił krótko. A więc wspólnego spaceru nie będzie. Stary zrobił jeszcze ze 2 długości pokoju, po czym zatrzymał się w połowie wysokości biurka. Nie pytam cię, czy już wiesz, bo jesteś od tego, żeby wiedzieć. Wiem, odpowiedziałem zgodnie z założeniem. I co ty na to? Pytanie było dziwne. Ja? Przestań proszę robić ze mnie idiotę. W czym zresztą nie jesteś najlepszy. Tutaj nie mogłem odmówić mu racji, byli lepsi. Właśnie dlatego, że wszyscy w tym klubie wciąż mają jakieś pytania, zatrudniłem ciebie, żebyś na nie odpowiadał. A ty co? Zepsułeś się? No tak. Jeżeli liczyłem na jakieś jasne i wyczerpujące wytłumaczenie całej tej sytuacji, to mogłem już sobie ostatecznie darować. Bruno splótł ręce na piersiach w oczekiwaniu na moją reakcję. Ja natomiast najchętniej stałbym się świadkiem jakiejś pouczającej pogadanki, wyświechtanej anegdoty albo choć korporacyjnej śpiewki. W żadnym jednak razie nie miałem ochoty się odzywać. Tyle, że gdy u szefa milczenie jest oznaką myślenia, u podwładnego wręcz przeciwnie. Nie. Powiedziałem więc po chwili lekko zirytowany. Nie zepsułem się i nie rozumiem, skąd ten sarkazm w twoim głosie. Pytasz mnie, co ja na ten temat wiem. Podczas gdy ja wciąż zadaję sobie pytanie, jak do tego doszło. I szczerze powiedziawszy, wolałbym najpierw posłuchać ciebie. Usiadł. Przez chwilę przyglądał mi się bacznym wzrokiem, jakby chciał przeniknąć zawartość mojej głowy swoim cudownym aparatem prezesowskiej intuicji. Wiedziałem, że w takich momentach lepiej nie spuszczać wzroku, nie odzywać się, nic nie robić. Podtrzymałem jego spojrzenie. Taksowaliśmy się tak w milczeniu dobre 30 sekund. Jeżeli ktoś nie wie, ile może trwać 30 sekund, proponuję spojrzeć w oczy swojemu szefowi przez 10. 30 to będzie o 2 szefów więcej. Nie wiem, czy pamiętasz, ale spóźniłeś się na poranne zebranie, zaczął. Więc zaczęliśmy bez ciebie. Po twoim wczorajszym telefonie w sprawie portugalskiej wycieczki Santiniego przedstawiłem sprawę zarządowi. Nie muszę ci mówić, jaki był odbiór. To był nasz główny kandydat do cholery i tym samym nasz wybór został ograniczony tylko do Romano i Di Ronda. No i tutaj sprawy się skomplikowały. Jak wiesz, Romano oczekuje 2-letniego kontraktu z gwarancją zapłaty całego wynagrodzenia, jeżeli zerwiemy umowę przed czasem. A Di Ronda chyba wszyscy traktowaliśmy jako najsłabszego z tej trójki. Poza tym nie chcę wiele mniej. Czas nie działa na naszą korzyść, a na domiar złego. Okazało się, że Romano ma jeszcze jakieś zobowiązania wobec poprzedniego klubu i będzie mógł zacząć najwcześniej za 3 tygodnie. Pomijając to, wspólnie uznaliśmy, że Di Ronda jest wielką niewiadomą. A przedstawiona przez niego strategia jest, jakby to ująć, pisana na serwetce. Pozostał nam więc Romano. A to z kolei oznacza dla nas ogromne ryzyko finansowe oraz to,
że zacznie pracować z pierwszą drużyną dopiero od lipca. No i właśnie wtedy Bertrand wymienił twoje nazwisko. Żartujesz? Bynajmniej, podkreślił. Nawiasem mówiąc, myślałem, że za sobą nie przepadacie. Miałem właśnie zamiar dość obrazowo przybliżyć staremu temperaturę moich uczuć do Bertranda, kiedy ten, widząc moją gotowość do szybkiej riposty, powstrzymał mnie gestem dłoni. Posłuchaj, byłem równie zdumiony jak ty w tej chwili. Zresztą wszyscy byli, bo twoje nazwisko w takim kontekście pojawiło się po raz pierwszy. Nasze początkowe zaskoczenie minęło jednak, kiedy Bertrand zaczął uzasadniać nam tę propozycję. No, wtedy niemal natychmiast zdaliśmy sobie sprawę, że pomysł jest doskonały. Dokładnie w tym momencie, kiedy stary uczynił mnie bohaterem owego doskonałego pomysłu, dobry Bóg odebrał mi mowę, a ja utraciłem resztki zdrowego rozsądku. Tego, który do tej pory podpowiadał, że lecę coraz wyżej i wyżej, a tlen mi się kończy. Nie wiedziałem, czy byłem bardziej złakniony tych pochlebstw, czy raczej przerażony tym, w jakim kierunku zmierza ta dyskusja, ale wiedziałem, że chcę o tej doskonałości posłuchać. Pracujesz w klubie od 12 lat, zaczął Bruno. Od 12 lat? No. Oczywiście, pamiętam nawet, że zaczynałem od kserokopiarki tej w holu. Przeszedłeś wszystkie szczeble w skautingu, ciągnął. W życiu nie widziałem większego pieprzonego perfekcjonisty od ciebie. Przychodzisz pierwszy, wychodzisz ostatni. Jako jedyny chyba w tym klubie osiągasz wyznaczone cele przed terminem, a ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek naniósł choć jedną poprawkę na twoich dokumentach. Może mi nie uwierzysz, ale nigdy, a pracuję w tej branży od 40 lat, nie widziałem takich raportów jak twoje. Miał rację, moje raporty to była doskonałość w czystej formie. Chyba już tylko nad skromnością musiałem jeszcze popracować. Znasz na wylot klub, zawodników, cały personel trenerski, biurowy oraz, co ważne, masz wymagane uprawnienia, a dyplom? Dyplom zrobiłeś z takim wynikiem, że sprawdzali twoje testy 3 razy. A tych juniorów, których prowadziłeś 2 lata temu, kiedy Laurent miał operację, pamiętasz? Wygraliście 2 turnieje. W życiu nie widziałem, żeby ktoś po meczu zrobił juniorom tyle testów antydopingowych. Myśleli, że dajesz im coś do obiadu. Barany. Z tego co wiem, ci chłopcy uwielbiają cię do dziś. Zresztą, co tu gadać? Nawet Borges mówił mi, że zawsze czuł się pewniej, mając cię na ławce podczas meczu. Czekaj, wszedłem mu w słowo. I to wszystko wyjaśnił wam Bertrand, tak? Wstał i podszedł do barku. Nalał whisky do 2 szklanek, po czym podał mi jedną i spojrzał na mnie w taki sposób, jakby mnie chciał prosić o rękę. Ja mimo wszystko nie miałem śmiałości napić się pierwszy, choć Bóg mi świadkiem, moje gardło wołało ratunek. On tymczasem kompletnie zignorował moje pytanie i kontynuował, ogrzewając szkło w dłoniach. Piotr, jesteś jednym z filarów tego klubu i sam się dziwię, że ten pomysł nie przyszedł nam do głowy dużo wcześniej. Owszem, ewidentnie brak ci doświadczenia. Akcent postawiony był bardzo właściwie. Oraz ogłady. Ale biorę moich poprzedników za świadków, że będę cierpliwie znosił twoje karygodne obyczaje, jeżeli wywiążesz się ze swojego nowego zadania równie udanie jak z poprzednich. A z brakiem doświadczenia sobie poradzimy. No, to twój przyjaciel, więc możesz na niego liczyć, prawda? Poza tym cały sztab szkoleniowy będzie cię aktywnie wspierał. Założę się, że w przeciwieństwie do mojego, jego tętno w tej chwili nawet nie przyspieszyło. A może już umarł, tylko jeszcze gada. Prezesie,
Odstawiłem szklankę na biurko, poprawiłem się w fotelu i postarałem się przybrać najbardziej oficjalny wyraz twarzy, na jaki mnie było stać. Pomijając okoliczności, przyznaję, że pomysł jest co najmniej wart rozważenia. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chciałbym dowiedzieć się, komu w takim razie planujesz przekazać moją działkę. Mój oficjalny ton najwyraźniej go rozbawił. Piotrze, nie wydaje mi się, abyś przez te 3 tygodnie mógł mieć jakikolwiek problem z pogodzeniem swoich obowiązków. O jakich 3 tygodniach mówisz? Zgłupiałem. Stary, widząc pewnie moją niepewną minę, zmarszczył brwi, odstawił szklankę. Jak to o jakich? Moja mina wcale nie zyskała na pewności. A mówiłeś, że wiesz wszystko, dodał szybko. Widok niedoinformowanego szefa informacji musiał być godny politowania, bo spojrzał na mnie z czułą litością. Co wiem, czego jednak nie wiem, wycisnąłem tylko przez ściśnięte gardło. No, chcemy, żebyś przygotował drużynę do sezonu, aż do chwili przyjścia Romano, rzecz jasna. Przygotowania drużyny do sezonu są podobno najbardziej wyrafinowaną sztuką z całego arsenału zadań treningowych w zawodowej piłce. Zgodnie z tą zasadą, tak długo opracowywaliśmy najdrobniejsze szczegóły przygotowań, aż uczyniliśmy z nich najbardziej rutynową i nudną czynność, jaką potrafiłem sobie wyobrazić. Zaczęliśmy od dokładnego zbadania wszystkich zawodników, potem opracowaliśmy precyzyjny, indywidualny plan dochodzenia ich do formy dla każdego z osobna. Oraz tak zgraliśmy ten plan, aby określonego dnia, o określonej godzinie, wszyscy jednocześnie byli optymalnie przygotowani do zawodów. Tutaj, na szczęście, miałem do powiedzenia mniej więcej tyle, ile mój ojciec, kiedy zamiast zamówionej pietruszki przynosi matce ze sklepu marchew. O wszystkim decydują lekarze, fizjolodzy, fizjoterapeuci, dietetycy, technicy i Bóg wie kto jeszcze. Wszyscy korzystają z komputerów podłączonych do innych komputerów, a wszystkie razem wypluwają z siebie setki informacji. Interpretacja tych danych zaś jest tak skomplikowana, że po niespełna godzinie patrzenia im na ręce bez żalu zostawiłem w spokoju mój sztab medyczny. Z radością poświęciłem się za to nadrabianiu zaległości organizacyjnych. Trzeba było zaplanować przynajmniej 2 zgrupowania, znaleźć sparing partnerów, którzy potrafiliby optymalnie ograć zespół przed rozpoczęciem sezonu. Jeżeli ktoś próbowałby kiedyś założyć spodnie przez głowę, to miałby mniej więcej pojęcie o tym, jak trudne jest znalezienie sensownego ośrodka treningowego dla drużyny w połowie czerwca. Nie było wyjścia. Postanowiłem pierwszą część przygotowań, tę, którą miałem kierować osobiście, przeprowadzić na miejscu, w szatoru, znajdując jakichkolwiek lokalnych partnerów do sparingów. Na drugą część przygotowań, kiedy drużynę miał objąć Romano, miałem nadzieję znaleźć kogoś lepszego dzięki kontaktom Daniela i Starego. 4 dni upłynęły nie wiedzieć kiedy. Codziennie zjawiałem się w klubie o 6 rano, co przychodziło mi bez trudu, bo spałem fatalnie. Ranek spędzałem w papierach i telefonach, a całe przedpołudnie na zajęciach z drużyną. Tak naprawdę obserwowałem tylko treningi, wtrącając coś czasem lub podpytując, bo Noa z chłopakami doskonale wiedzieli, co robić. Pracowali ze sobą już 4 lata, a Romano miał być ich 3. szefem w tym czasie. Nie potrzebowali ani mojej pomocy, ani zaangażowania, ale dzięki temu mogłem codziennie wypełniać notes
niezliczonymi spostrzeżeniami. Obiad spędzałem zwykle w towarzystwie Noa i Oliwiera, dyskutując o postępach, formie poszczególnych zawodników oraz o tym, czego możemy się spodziewać po przyjściu Jeana Romano. Po obiedzie czas upływał mi za biurkiem. Dziesiątki papierów, ustaleń, decyzji w najdrobniejszych sprawach, spotkania z szefostwem, administracją, marketingiem, korespondencja, telefony, raporty. Obłędna klubowa maszyneria. Wieczorami, kiedy biuro pustoszało, w spokoju i ciszy był czas na omówienie wszystkiego tego, na co nie starczało czasu w ciągu dnia. Analizę notatek, porównanie opinii, przegląd tego, co zrobiliśmy przez cały dzień i sprawdzenie planów na dzień kolejny. Dopiero z końcem tygodnia otrząsnąłem się z tego kołowrotu zdarzeń i zyskałem odpowiednią perspektywę, choć impuls przyszedł z najmniej spodziewanej strony. W piątek rano zajrzała do mnie Marta z naszego biura prasowego. Piotrze, chciałabym, abyś znalazł dziś dla mnie chwilę. Musimy przejrzeć materiały przed poniedziałkową konferencją prasową. Konferencją? Natychmiast wykonałem telefon do starego, ale jak się okazało, tylko po to, żeby dowiedzieć się, że nie dość, iż Romano nie odesłał jeszcze parafowanego kontraktu, to obecnie odsłania swoje cztery litery na żółte maltańskie słoneczko i pojawi się w klubie najwcześniej za tydzień, a i to tylko po to, aby przekazać mi swoje wytyczne i wskazówki, jak mam dalej przygotowywać drużynę. Bruno zasugerował, że będziemy w stanie zaprezentować go oficjalnie jako menadżera drużyny dopiero po podpisaniu kontraktu, co planuję uczynić nie wcześniej niż pierwszego dnia lipca. Romano miał bowiem jeszcze jakieś zastrzeżenia do naszej polityki transferowej. W tej sytuacji nie wchodziło w rachubę nawet przedstawianie go prasie, nie mówiąc o uczestnictwie w jakiejkolwiek konferencji. Tymczasem w południe wrócił Daniel ze wspaniałymi wieściami. Znalazł przyzwoity ośrodek treningowy niedaleko Karlsruhe w Niemczech, gdzie moglibyśmy spędzić cały tydzień na początku lipca. W tym samym czasie w okolicy mnóstwo drużyn przygotowuje się zwykle do sezonu. Nie powinno być więc jakichkolwiek problemów ze znalezieniem sparring partnerów. Reszta dnia nie wypadła już tak okazale. Po spotkaniu z Martą dowiedziałem się, że nie mam bladego pojęcia o drużynie, dla której pracowałem niemal całe swoje dorosłe życie. Poza tym, kto będzie nowym menadżerem drużyny, prasy nie interesowała forma zawodników, szczegóły przygotowań do sezonu, ba, nasze plany transferowe czy rozbudowa stadionu. Wszyscy natomiast bardzo chcieli wiedzieć, do której i z kim w dyskotece bawili się Kaku Indiaye, ile będzie zarabiał Katongo, kiedy Mulenga otrzyma obywatelstwo oraz czy Graus zostanie ukarany za opóźniony powrót z urlopu. Dopiero przeglądając wycinki prasowe, które przyniosła Marta, zdałem sobie sprawę, czym jest konferencja prasowa i co mnie w związku z tym czeka w poniedziałek. Wstyd przyznać, ale jedyna konferencja, na której byłem przez te 12 lat pracy w Szatoru, miała miejsce zaraz po wywalczeniu przez nas awansu do Ligue 1 w 97. Z tym, że wówczas miałem 25 lat. Gówno wiedziałem o czymkolwiek. A gdyby mnie poprosili, żeby ich wszystkich wysadzić w powietrze, to najwyżej bym spytał, jak wysoko. Potem konsekwentnie już unikałem wszelkich oficjalnych spotkań, ceremonii, spędów. Nie znosiłem być na pierwszej linii strzału, więc nawet na obowiązkowych bankietach siadałem z tyłu. Przemykałem kuluarami i unikałem fleszy. No nic na to nie poradzę, że mam zdecydowanie naturę drugoplanowego aktora. Na samą myśl o głównej roli
w której miałem wystąpić w poniedziałek, dostawałem dreszcze. W ten sposób planowana godzina przeszła w 3 godziny regularnej konferencji z Martą, jej asystentem i tym szczylem z marketingu, na którego wszyscy wołają pan Jogurt, a którego imienia nigdy nie potrafiłem zapamiętać. Dość, że w tym czasie dowiedziałem się czegoś nowego o świecie, który zaczynał się na naszym klubowym parkingu, przebiegał przez bufet, zakręcał obok natrysków, by znaleźć swój koniec w szatni. Ten świat nazywał się plotka. I oczywiście doskonale wiedziałem, że istnieje. Nie wiedziałem tylko, że w takich rozmiarach i że tak blisko mnie. Co można kupić za jedną alufelgę z Alfa Romeo naszego bramkarza i gdzie on zwykle parkuje? Kto wyszedł z najfajniejszą lalą z ostatniej imprezy, a kto z nią wrócił? Co myśli o wojnie w Iraku żona naszego kapitana i gdzie on to ma? Jak się ustosunkuje nasz gwiazdor do ostatnich komentarzy pani redaktor, gdzie i ile razy? I tak bez końca. Kiedy skończyliśmy, wiedziałem jedno. Potrzebuję swoją głowę na nowo wypełnić wszystkimi kluczowymi informacjami, bo zachodziło poważne niebezpieczeństwo, że w obliczu przyswojonej przed chwilą wiedzy nie będę w stanie prawidłowo się przedstawić, choć z drugiej strony będę znał fryzjerów całej naszej wyjściowej jedenastki. Tak naprawdę jednak uznałem, że czas najwyższy na pierwsze podsumowanie i uporządkowanie wiedzy, a zbliżająca się konferencja była doskonałym do tego pretekstem. Czym prędzej zwołałem naradę całego sztabu szkoleniowego na 8 rano w sobotę, co oczywiście przyjęto z umiarkowanym entuzjazmem oraz wątpliwą wdzięcznością, której chłodne wyrazy od razu do mnie dotarły. Wakacje. Wakacje to jedyny czas w klubie piłkarskim, kiedy weekendy są wolne od pracy i wszyscy przywykli już traktować ten przywilej jako świętą, acz niepisaną zasadę. No, trudno. Skoro jeszcze przez 2 tygodnie miałem być tymczasowym dowódcą tego okrętu, no to najwyższa pora, żeby tymczasowo zaczęli mi samolutować. W sobotę, zbliżając się do drzwi sali konferencyjnej, nie usłyszałem wrzawy rozmów, którymi zwykle rozbrzmiewała przed odprawami, ale jedynie nieśmiałe pomrukiwanie. A otwierając drzwi, doleciało do mnie: skoro twój boss to singiel, to się kurwa nie dziw, że zaiwaniasz w weekendy. Śmiech był przynajmniej objawem zdrowia. A oto i nasz szef. Noa był najwyraźniej w dobrym nastroju. Mam nadzieję, Piotrze, że nie wejdą ci w krew te poranne, sobotnie narady, bo gotowi jesteśmy jeszcze awansować do pierwszej ligi. Lubiłem jego poczucie humoru, a on lubił moje. Od kiedy pamiętam, w klubie zawsze trzymaliśmy się razem. Ale wtedy twoje dzieci będą już mówiły ci wujku, odparłem z uśmiechem. O dzieci się nie martwię, rzekł szybko, ale moja teściowa gotowa się stęsknić. W akompaniamencie gromkiego śmiechu usiadłem, rozkładając notatki. No dobrze, panowie. Zanim teściowa Noa zacznie się niepokoić, proponuję przejść do rzeczy. W poniedziałek, jak wiecie, konferencja, więc czas na małe podsumowanie. A im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej rozpocznie się dla nas weekend. Widziałem już kątem oka Noa przygotowującego się do błyskotliwej riposty, więc przybierając poważniejszy ton, szybko zwróciłem się do Oliwiera, dając wszystkim wyraźny znak, że rozpoczęliśmy oficjalną część spotkania. Oliwie, proszę cię o przedstawienie sytuacji w twoim zespole. Interesuje mnie, na jakim jesteście etapie przygotowań, jak wyglądają postępy wszystkich zawodników oraz, no, krótko, założenia na ten sezon. Podczas kiedy Olivier zaczął omawianie aktualnej sytuacji drużyny rezerw, ja szybko przebiegłem wzrokiem po twarzach zgromadzonych kolegów.
Po lewej stronie Oliwiera siedział starym zwyczajem Simon Kolba. Było to przyzwyczajenie jeszcze z czasów, kiedy prowadził drużynę juniorów, a Oliwie, jako ówczesny menedżer, był jego bezpośrednim przełożonym. Simon odpowiadał za przygotowanie fizyczne zawodników oraz pomagał w treningach pierwszej drużyny. Nigdy za nim nie przepadałem. Cichy, skromny. Zjednywał sobie co prawda sympatię kolegów, ale według mnie był zbyt pobłażliwy. Zarówno wobec siebie, jak i zawodników. A nie wymagając zbyt wiele od siebie, nie potrafił też wymagać wiele od innych. Myślę, że w domu był pantoflarzem. Nigdy nie osiągnął wielkich sukcesów i pewnie nie osiągnie. Nie dziwiłem się więc, kiedy Borges, poprzedni menadżer, oddelegował go pod skrzydła Noah. Tam nie podejmował już samodzielnych decyzji, a pracując w kolektywie, chyba i spisywał się lepiej i czuł się lepiej. Dalej siedział Dawid Lefebvre, trener juniorów, wspaniały wychowawca, ściągnięty pół roku temu z Grenoble. Najlepszy mój transfer zeszłej zimy i zarazem największy przeciwnik Simona. Wciąż zarzucał mu zbyt duże obciążenia, które ten regularnie aplikował jego młodym podopiecznym, ale akurat temu sporowi przyglądałem się bez emocji. Nie wierzyłem, żeby Simon robił coś ponad standard i nie przewidywałem tutaj żadnych problemów. Aż dziwne, że siedzieli obok siebie. Z dala od obu siedział Richard, potężne chłopisko z wiecznie opaloną twarzą. Nie wyglądał na kogoś, kto skończyłby choćby 5 klas o 2 fakultetach, nie wspominając. Richard zresztą powinien siedzieć z dala od wszystkich. Klubowy lekarz nie cieszy się popularnością u nikogo, za wyjątkiem zawodników. Każdy trener chce wszystkie niepokojące diagnozy podważać. Chciałby leczyć swoich podopiecznych jak najszybciej, a okresy ich rekonwalescencji skracać do minimum. Richard Herve miał jednak zawsze moje pełne poparcie. Trenerzy, naciskani bardzo stanowczo przez zarząd, rozliczani są wszak z codziennych wyników, a tacy ludzie jak Richard wyniki mają za nic. On patrzył zawsze do przodu, a jego jedyną troską było to, żeby dla nikogo zdrowie nie było ceną, jaką musi zapłacić za uprawianie tego sportu. I oczywiście nic do rzeczy nie miało, że przy okazji Richard był doskonałym brydżystą, dzięki czemu grając z nim w parze mogłem niejednokrotnie napawać się dotykiem grubszego portfela. Między nim a Noah znalazł sobie miejsce Ludovic Pourri, trener bramkarzy, również nowy w klubie, ściągnięty przez Borgesa w zeszłym roku z Cannes. To dobry prognostyk, bo tam zawsze mieli przyzwoitych golkiperów. Jednak w jego przypadku na pierwsze efekty pracy będziemy musieli poczekać. Trening bramkarzy to osobna dziedzina wiedzy, ale powszechnie wiadomo, że nie ma tutaj ani cudownych, ani natychmiastowych recept, a tylko sumienna i cierpliwa praca, która owoce przynosi dopiero z czasem. Skład uzupełniał oczywiście Daniel, który w związku z moim czasowym oddelegowaniem do zadań menedżerskich musiał przejąć bank informacji i sprawy scoutingu. Ostatnim był klubowy chudzielec Paul Genisseau, kierownik drużyny. Szuja i wtyka zarządu, którego od lat 17 nie można było się pozbyć, czyli od czasu, kiedy wszedł w związek małżeński z jedyną córką największego udziałowca klubu. Córka co prawda nie była zbyt ładna, więc gest w swym charakterze zacny, ale skutki jego donosicielstwa i lizusostwa musieliśmy teraz ponosić wszyscy. Cierpieli go moi poprzednicy, ścierpię i ja. W tym czasie Oliver skończył. Notatek nie miałem zbyt wiele, ale wiedziałem, że mogę w tym względzie polegać na Noah, który z notowania uczynił osobną dyscyplinę nauki. Oliwie, jak wiesz, mamy dość wąską kadrę jedynki.
Tak nazywaliśmy pierwszą drużynę. Więc naszym głównym celem powinno być jej uzupełnienie. Niewykluczone, że to właśnie mała rotacja składu zdecydowała o słabym zeszłym sezonie. Nie muszę ci mówić, że to twoja drużyna ma być głównym źródłem tych wzmocnień. Potakująco kiwnął głową. Na kogo mogę liczyć w tym sezonie? Oliver westchnął głęboko. Zastanawiał się. Kaku i Kashi powinni być gotowi. Obaj do defensywy. A mamy kogoś do ataku? Może Lorient? Co do Dembele mam nadal wątpliwości. Powinni jeszcze... Kiedy, Oliver? Przerwałem. Kiedy oni będą gotowi? Pierwsza dwójka za tydzień, dwa pozostali. Może na wiosnę? To nie była dobra odpowiedź. Cała ta czwórka pojedzie z nami do Niemiec. Chcę, żeby Romano sam ich oglądał z jedynką. Szczególnie zanim mi zacznie truć dupę w sprawie transferów. Braki musisz sobie uzupełnić młodzieżą Dawida. Wymieńcie się proszę informacjami. W lipcu będzie jeszcze dzień testów i zamierzam tam być. Może ściągnę wam kogoś interesującego, o ile Romano w ogóle kogoś wam jeszcze zabierze. Długopisy zaczęły w końcu pracować. Daniel, chciałbym mieć dwóch słabych rywali na te mecze w Niemczech. Mogą być z piątej ligi, byle nasi chłopcy trochę postrzelali i pograli piłką. To będą pierwsze dni Romano z drużyną i źle by się stało, gdybyśmy zaczęli pchać ten wózek od razu pod górkę. Poza tym mamy sześć nowych twarzy w drużynie, więc czas na zgranie. A wiadomo, że nowy menadżer oznacza też nowe zakupy, więc kto wie, czy nie będzie jeszcze większego wietrzenia korytarzy. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda sprawa tych sparingów przed wyjazdem? Daniel szybko podniósł głowę z nad notatnika. Bardzo dobrze. Mamy pozytywne odpowiedzi z Bourges i z Limoges. Z tym, że sprawa terminów wygląda gorzej. Romano będzie w klubie dopiero w lipcu, a Limoges nie da rady zagrać później niż 29 czerwca. Spojrzał na mnie uważnie. To oznacza, że musiałbyś ty poprowadzić drużynę w tym pierwszym meczu. Teraz to już wszyscy spojrzeli na mnie uważnie, ba, miałem wrażenie, że nawet ja na siebie patrzyłem z uwagą. Cóż było robić? Mój dziadek mawiał, jak nie wiesz, co robić, udawaj. Okej, udałem. A skoro wszyscy nie przestali na mnie patrzeć uważnie, to ja przestałem patrzeć na nich. Ostatnia sprawa, Danielu. Przygotuj proszę do piątku raporty na temat tych zawodników, o których rozmawialiśmy. I skończ wszystkie podróże najdalej do końca miesiąca. Zaraz po przyjściu Romano bierzemy się ostro do roboty, bo czasu na transfery będzie w tym roku cholernie mało. Nabrałem powietrza i spojrzałem na Noa. No dobra, panie pierwszy trenerze, teraz poprosimy raport o jedynce. Noa swoim zwyczajem wstał i podszedł do tablicy. Rysowanie to było jego ulubione zajęcie na wszelkich spotkaniach, zaraz po robieniu notatek i dowcipkowaniu oczywiście. Zaczął jednak nie od rysowania, ale od omówienia stanu zdrowia zawodników, motoryki, etapu, na jakim jesteśmy z treningami, co zrobimy w najbliższych dwóch tygodniach oraz od założeń szkoleniowych na lipiec. A potem zaczął rysować. Co by nie mówić o talentach plastycznych Noa, lubiłem to jego rysowanie. Tablica zapełniała się nazwiskami umieszczanymi kolejno w odpowiednich strefach boiska. Przy każdym nazwisku liczby i skróty będące odzwierciedleniem prezentowanych informacji przejrzyście, konkretnie. Kiedy skończył, nie było na sali kogokolwiek, kto miałby jakieś pytania czy wątpliwości. No a może nie był wizjonerem, ale potrafił wyczerpać temat, nie wyczerpując słuchaczy. Wynika z tego, że mamy kłopot ze skrzydłami,
oraz środkiem obrony. Podsumowanie miałem już gotowe. Cieszę się, że moja ocena tych formacji jest podobna. Nie będziemy zatem zwlekać. Zajmiemy się tym niezwłocznie, bo nie sądzę, żeby Romanno mógł mieć w tej sprawie inne zdanie. Poza tym czas nagli. Noa wyraźnie miał ochotę coś powiedzieć. Nie będziemy o tym dyskutować, uprzedziłem go. Jeżeli to ja mam być odpowiedzialny za przygotowanie tej drużyny do sezonu, to ja będę odpowiadał przed starym zarówno za swoje, jak i za wasze głupstwa. Moje mnie nie martwią, a wy wszyscy wiecie, co macie robić. Ta drużyna radziła sobie nieźle przede mną, poradzi sobie i po mnie. A w trakcie... Nie podejrzewałem, że Noa może powiedzieć coś takiego. Mniejsza o bezczelny komentarz, byliśmy przecież przyjaciółmi, nie takie gafy nam się zdarzały, ale w tej sytuacji było to coś więcej. To oczywista deklaracja braku zaufania do moich umiejętności. Deklaracja złożona zbyt głośno i zbyt dobitnie w obecności wszystkich, którzy mieli być przez najbliższe dni moją opoką i wsparciem. Nieważne, że sam miałem olbrzymie wątpliwości. Miejsce i pora na taki komentarz były nieodpowiednie. Mógł mi to powiedzieć w cztery oczy, a teraz musiałem zareagować w sposób, którego zawsze, zawsze staram się unikać. Pokazać, kto tu rządzi. W trakcie każdego zdania, które do mnie wypowiadasz, zastanów się dobrze dwa razy nad jego dokończeniem. A dopóki będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, gryź się w język. Na tyle boleśnie, żebyś nie umiał odzywać się wcale. Wstałem od stołu, wyraźnie dając do zrozumienia, że odprawę uznaję za zakończoną. Zebrałem notatki i nie patrząc na siedzących w niemym bezruchu kolegów, wyszedłem z sali. Konferencja prasowa przeszła bez echa, podobnie jak reszta tygodnia. Codziennie ta sama rutyna zadań, atmosfera w sztabie nie poprawiła się zbytnio. Noa co prawda przeprosił za swoją odzywkę, ale niesmak pozostał, a co gorsza pozostało również wyczuwalne napięcie, które towarzyszyło nam wszystkim na co dzień. Coraz rzadsze były żarty i chwile swobodnych rozmów, a coraz częściej ograniczaliśmy się tylko do tematów zawodowych. Dodatkowo włożyłem kij w mrowisko, przekonując starego do powiększania naszego sztabu szkoleniowego kolejne dwa etaty. Nie poprawiło to rzecz jasna atmosfery, ale przynajmniej pokazało, że nie zamierzam bezczynnie czekać, tudzież zamiatać brudów pod dywan. Pocieszające było wszak i to, że z każdym dniem zbliżał się koniec tego przytłaczającego mnie eksperymentu. Tymczasem jednak koncentrowałem się na wyznaczonych zadaniach i podążałem wytrwale wytyczoną ścieżką obowiązków. Działania Daniela przyniosły wreszcie spodziewane efekty i we wtorek dołączył do nas Pierre Fanfan, 32-letni środkowy obrońca, który powrócił do kraju z arabskich wojaży. Kosztowało nas to trochę zabiegów, bo zawodnik z pierwszoligową przeszłością przyciągnął od razu uwagę konkurencji, ale koniec końców udało nam się go przekonać do tygodniowych testów, które wypadały jak dotąd bardzo przyzwoicie. Niestety koniec tygodnia przyniósł nieprzyjemną odmianę. Z samego rana w piątek na moją komórkę zadzwoniła Patrycja. Słyszałeś? Włącz szybko Blueberry. Jednak zanim dopadłem radia, z głośników płynęła już najnowsza piosenka Floriana Monny.
Nie musiałem się jednak niczego domyślać. Telefon odezwał się od razu. Tym razem to Noah był czujny jak pies. Słyszałeś? Patrycja przed chwilą dzwoniła, ale nie zdążyłem. Blueberry przed chwilą podało, że na dniach Fernandez podpisze z nami kontrakt. Struchlałem. Jeżeli oni wiedzieli, to wiedzieli już wszyscy. Nie rzuciłem telefonem tylko dlatego, że był mi teraz cholernie potrzebny. Nie było czasu. Wykręciłem czym prędzej numer Daniela. Gdzie jesteś? Jadę. Nieważne zresztą, przerwałem mu natychmiast. Daniel, przed chwilą radio podało, że zamierzamy podpisać kontrakt z Fernandesem. Co takiego? Zdziwienie w jego głowie mieszało się z niedowierzaniem. To nie wymagało osobnego komentarza. Słuchaj uważnie, powiedziałem. Rzuć wszystko i dzwoń do jego agenta. Nie wiem, jak to zrobisz, ale masz wyciągnąć go natychmiast, choćby z domowych pieleszy, i macie obaj ściągnąć mi Fabrisa do klubu. Najdalej w poniedziałek chcę go widzieć u siebie. W poniedziałek? Załatwione, Piotrze, ale powiedz mi do jasnej cholery, skąd oni się o tym dowiedzieli? No właśnie, skąd? Nie wiem, to na razie nieważne. W tej chwili najważniejsze to ściągnąć Fabrisa jak najszybciej do nas. Skoro prasa wie, to wiedzą już pewnie wszyscy. Działaj, działaj i dawaj znać. Siedziałem tak pewnie z pół dobrej godziny z telefonem w ręku i zastanawiałem się, jak te cholerne pismaki wywęszyły sprawę. Odkąd Fabrice Fernandez wrócił do Francji z Bukaresztu po nieudanym epizodzie w Dynamo, wziąłem go na celownik. Nie udało nam się go ściągnąć w zeszłym roku, bo Borges nie był przekonany do jego umiejętności. W efekcie Fernandez wylądował w Havrze, ale nie przebił się tam do pierwszego składu, a kiedy Le Havre wywarczyło awans do pierwszej ligi, rozwiązali z nim kontrakt. Od tamtej pory uplotłem misterną sieć podchodów, które miały go ściągnąć na Gaston Petit. Wiedziałem jednak, że będzie się nim interesowało wiele drużyn, dlatego całą rzecz trzymaliśmy w absolutnej tajemnicy. Tylko kilka osób było wtajemniczonych w sprawę. Nawet zarząd nic nie wiedział. To miał być mój przebój tego lata i podarunek dla nowego menadżera. I proszę. Cała intryga legła w gruzach. Teraz liczyły się już wyłącznie pośpiech i umiejętność perswazji Daniela. Nawet nie przypuszczałem, że to jeszcze nie koniec przykrych niespodzianek tego dnia. Piątkowe popołudnie spędzałem jak zwykle w towarzystwie Noah nad analizą postępów drużyny oraz przygotowywaniem planów zgrupowania w Niemczech, kiedy do mojego gabinetu wszedł Bruno. Nie było w tym nic niezwykłego. Stary często miał zwyczaj błąkać się po biurze, niepokojąc uczciwych ludzi. Możemy cię na chwilę przeprosić, Noah? Rzekł znacząco, uchylając drzwi. Jeżeli chcesz mnie zwolnić, to mów bez ceregieli, bo mamy dzisiaj jeszcze kupę roboty i chciałbym znać swoje plany na wieczór. Wtrąciłem bez namysłu. Do wszystkiego innego Noah wychodzić nie musi. Stary zawahał się chwilę, ale widząc nasze wyczekujące spojrzenia, westchnął tylko i zamknął drzwi. Przysunął sobie fotel do skraju biurka, gdzie ślęczyliśmy nad wykresami. Pierwsze jego westchnienie mogło być tylko oznaką przemęczenia, ale drugie poważnie mnie zaniepokoiło. Przynosił złe wieści, tak złe, że nawet nie wiedział, od czego zacząć. Bruno, zagaiłem. To dziwne, jak te kilkanaście dni zmieniło moją naturę. Zawsze, kiedy spodziewałem się kłopotów, milczałem jak zawzięty, a teraz sam zacząłem rozmowę.
Bruno, nie komplikuj tego za nadto. Powiedz, co się stało. Spojrzał na mnie wymownie. Romano. Przed godziną podpisał kontrakt z FC Sion. Są takie chwile w życiu każdego mężczyzny, że chce mu się wyjść z rozpaczy, walić pięściami, gdzie popadnie, albo po prostu urżnąć się na całego. Kiedy jednak nadeszła moja chwila, po prostu chciałem gnoja zabić. Opadłem bezładnie na fotela gdzieś po podłodze, potoczyło się napięcie ostatnich dni, nieznośna ambicja, cichy żal i setka rozwianych w jednej sekundzie wątpliwości. Nie umiałem wydusić z siebie ani jednego słowa. Nikt nie umiał. Noah zastygł jak betonowy filar, a stary wbił wzrok w okno, by gdzieś ponad naszymi głowami wypuszczać swoje prezesowskie myśli w świat. Cisza trwała i trwała i trwała i nikomu to jakoś nie przeszkadzało. Mówi się, że tylko z prawdziwymi przyjaciółmi można sobie bez trudu pomilczeć. My? Milczeliśmy bez wyraźnego wysiłku, choć przyjaciół było tu jak na lekarstwo. Ile by jednak nasza martwa poza nie trwała, ktoś musiał ją przerwać. No to nie mamy menadżera, powiedziałem cicho. Spojrzeliśmy wszyscy na siebie bezwiednie. Było to zwykłe stwierdzenie faktu, ale odczarowało całą grozę sytuacji. To proste potwierdzenie tego, o czym przecież doskonale wszyscy wiedzieliśmy, podziałało dziwnie kojąco. Natychmiast moje myśli opuściły pokój i pobiegły naprzód, ku przyszłości. Ile telefonów trzeba wykonać i do kogo, gdzie trzeba pojechać, z kim się spotkać, kto mnie zastąpi w tym czasie, jakie zmiany wprowadzić w kalendarzu. Bruno tymczasem obracał w palcach zapalniczkę leżącą na biurku, ale z jego ramion też ewidentnie zniknęło już nerwowe odrętwienie. Myślał chyba w tej chwili o swoich telefonach i spotkaniach, które będzie musiał wykonać w najbliższych godzinach, a może i dniach. Tym niemniej można było bez trudu wyczuć wiszącą w pokoju naszą wspólną bezsilność i zwątpienie. I wtedy, właśnie wtedy, nagle Noah wyprostował się w fotelu, z czoła zniknęła mu chmura zmartwienia, podniósł wysoko głowę i spojrzał na mnie, spojrzał z taką pewnością w oczach, że natychmiast zdałem sobie sprawę z tego, co zamierza powiedzieć. Był szybszy. Mamy menadżera. I wbił we mnie te swoje czarne oczyska, jakby chciał od razu zawiesić mi na szyi laur. Oniemiałem. Przerażony tym, co może za chwilę nastąpić. Oniemiałem i nie potrafiłem zdobyć się na żadną reakcję, wydobyć z siebie nawet jednego słowa. W zamian skierowałem swoje błagalne spojrzenie na starego, który jednak nie mógł tego dostrzec, bo całą sylwetką był zwrócony w kierunku Noah, nie spuszczając z niego badawczego wzroku. Trwało to ledwie sekundę, ale taka sekunda wystarcza za wieczność. Stary wstał, uśmiechnął się. Najpierw do mnie, potem do Noah. I klepiąc go radośnie po ramieniu, powiedział: zwołam zarząd na jutro. I wyszedł. W niedzielny wieczór
Gęsta mgła spowiła całe miasto. Ulice opustoszały, a w rozświetlonym tysiącu mieszkań ludzie spokojnie troszczyli się o swoje sprawy, wybiegając pewnie już myślami w stronę czekających ich poniedziałkowych obowiązków. Ja też wybiegałem myślami w tym kierunku, z tym, że moje myśli przypominały raczej stado spłoszonego bydła. Nie potrafiłem powstrzymać ani natłoku wzrastających obaw, ani strumieni nieśmiałych nadziei. Wypadki ostatnich dwóch dni potoczyły się tak szybko i w tak niespodziewanym kierunku, że nie byłem im w stanie ani przeciwdziałać, ani tym bardziej sprzyjać. Obserwowałem tylko wydarzenia, będąc co najwyżej ich uczestnikiem, choć stawiano mnie w roli bohatera. Kiedy sobotnie zebranie zarządu zakończyło się zgodnym werdyktem 6 głosów za moją kandydaturą przy jednym wstrzymującym się, wiedziałem, że wkraczam na zupełnie nową drogę, której celu nie byłem pewien, ale kra trzeszczy. Zaskoczenie było tym większe, że nigdy wcześniej nie robiłem sobie żadnych planów, nie bawiłem się w przewidywania, nie budowałem oczekiwań, nie miałem absolutnie żadnej wizji swojej przyszłości. Byłem zadowolony z miejsca, w jakim się znalazłem i nie starałem się rozniecać jakichkolwiek nadziei. Moja wyobraźnia nie była zbyt dobrym podpowiadaczem. I kiedy ostatnie dni przyniosły ten nieprawdopodobny zwrot akcji, stanąłem po prostu oniemiały z wrażenia. Całą niedzielę spędziłem w biurze. Jedynie praca przynosiła teraz odrobinę ulgi od nieustannych, gorączkowych rozmyślań. Skupiając się na obowiązkach, potrafiłem przez chwilę nie myśleć o tym, co mnie czeka. Teraz jednak zbierałem się do domu. Moje ciało rozpaczliwie domagało się odpoczynku. Marzyłem o szklance whisky, kąpieli i miękkiej szerokości mojego łóżka. Zatrzymała mnie mgła. Wychodząc z budynku, wszedłem wprost w mleczną powłokę otulającą szczelnym płaszczem ulicę. Nawet światła latarni sączyły się z trudem, nie mogąc sięgnąć asfaltu zza gęstej białej kurtyny. Nie było widać nic na 5 kroków. Wydawało się, że można sięgnąć tej gęstwiny ręką i czerpać z niej pełnymi garściami. Zawróciłem szybko i przechodząc na tyły budynku, skierowałem się w stronę tunelu prowadzącego na płytę boiska. Tak jak się spodziewałem. Stadion prezentował się w tej scenerii niesamowicie. Spowity mgłą trwał w cichej grozie, jakby przeczuwał, jakby był zapowiedzią nadchodzących wydarzeń. Przeznaczony tłumom i wrzawie, teraz wypełniony był ciszą w nadmiarze, tak że każdy mój krok niósł się echem przez wilgotne powietrze. Wszedłem na murawę i czując pod butami miękki dywan trawy, zrobiłem kilka kroków w stronę środka boiska. Teraz nie słychać było nawet moich kroków. Cisza pulsowała w skroniach, a gdzieś z oddali docierało jedynie jednostajne brzęczenie żarówki. Rozejrzałem się po trybunach ukrytych za mgłą. Oto ja, nadchodzący aktor tej sceny, niespodziewany gość. Czy te trybuny podarują mi burzę oklasków, czy przeciągły gwizd? Czy usłyszę swoje imię skandowane przez setki gardeł, czy raczej odpłynę poprzez morze białych, powiewających chusteczek? Gdzieś z tyłu dał się słyszeć stukot kroków. Odwróciłem się machinalnie, ale
Mgła pokrywała stadion tak szczelnie, że nie mogłem nikogo dostrzec. Szelest był jednak wyraźny, jakby czyjś płaszcz przesuwał się po oparciach krzesełek i stukot butów. Zrobiłem kilka kroków w kierunku, skąd doszedł mnie hałas. Znowu cisza. Może to jednak słuch płata mi figle. Zmęczenie nie jest sprzymierzeńcem dla zmysłów, ale nie. Znowu usłyszałem wyraźny szmer. Tym razem był to stłumiony odgłos rozmowy? Najwyraźniej ktoś był na trybunie głównej. Ruszyłem w tamtym kierunku. Kiedy mgła nieco ustępowała, zobaczyłem pierwsze rzędy krzeseł, ale żadnej postaci. Halo! Jest tam ktoś? Zawołałem niezbyt głośno, ale stadion poniósł krzyk wysoko i donośnie. Gdzieś powyżej, tuż przy wejściu na górną trybunę, zauważyłem jakiś ruch. Ruszyłem w tamtym kierunku. Nikt się nie odezwał, więc przyspieszyłem kroku. Jednak kiedy dotarłem do pierwszego rzędu, zobaczyłem tylko ciemną sylwetkę znikającej w tunelu postaci. Dziwne. Wychodząc, zwróciłem jeszcze na to uwagę ochroniarzowi, ale ten popatrzył na mnie dziwnym wzrokiem i zapewnił, że wszyscy już wyszli, a o tej porze nie ma żadnych odwiedzin, nie mówiąc o kibicach. Jego stanowczy ton i pogodna twarz uspokoiły mnie od razu, tym bardziej, że miałem wystarczająco własnych zmartwień.